to nagrody Labor Mobilis 2014 zostały nominowane dwie osoby, jedna organizacja. Są to pan minister Radosław Mleczko, Sebastian Filipek Kazimierczak oraz organizacja Polskie Forum HR. Pan minister Mleczko został nominowany za skuteczne położenie się rejtanem w imię obrony setek tysięcy miejsc pracy pracowników delegowanych. Pan minister jest jedną z osób, która jest ojcem sukcesu dyrektywy wdrożeniowej i dzięki jemu naprawdę wykraczającemu poza standardowe obowiązki, wielokrotnie wykraczającemu zaangażowaniu, udało mu się pokonać taki gracz jak Francja, Belgia i wynegocjować korzystne dla Polski zapisy. Jeżeli chodzi o Sebastiana Filipka Kazimierczaka, jest to jedna z tych osób, które od samego początku wierzyły w sukces, to znaczy przede wszystkim w to, że da się zmienić rzeczywistość. Ja bym chciał przypomnieć, że to był okres, kiedy mało kto w to wierzył. Natomiast Sebastian Filipek Kazimierczak od początku był zaangażowany, był obecny na wszystkich konferencjach prasowych, we wszystkich naszych działaniach. Także ta nominacja była jak najbardziej zasłużona. Polskie Forum HR było organizacją pracodawców, która najbardziej przyczyniła się i była najbardziej aktywna w mojej ocenie w pracach nad dyrektywą.